Jesteśmy na werandzie willi Jaida, której ja jestem gospodarzem, Tadeusz Iwiński. Ja kupiłem to 9 lat temu, wyremontowałem i okazuje się, że nie wiedziałem, co kupiłem, bo ja prócz domu, przepięknego zresztą, kupiłem pewną tradycję. O czym właściwie nie wiedziałem kupując, coś tam słyszałem, ale to mianowicie tradycję, nazwijmy to literacko-artystyczną. To jest dom, w którym w latach 1922-1928 mieszkali w sezonie, to znaczy od wczesnej wiosny do późnej jesieni, Jarosław Iwaszkiewicz i jego żona Anna Sejpopów-Iwaszkiewiczowa. I okazało się, że ta tradycja jako wymusiła na mnie urządzanie tych spotkań teatralnych, muzycznych. No i muszę powiedzieć, że po początkowym spieszeniu strasznie mi się to spodobało. No i od 7 lat na przykład urządzam otwarty ogród w ramach podkowiańskich otwartych ogrodów. Ale prócz tego zdarzają się inne koncerty, występy teatralne, spotkania autorskie. Nie umiem już się doliczyć, ile tego było w ciągu 6 lat, jakich to się dzieje, ale otwartych ogrodów było 7, właśnie wczoraj tutaj był 7 otwarty ogród w Wejdzie, a w sumie tego rodzaju imprez było ponad 30. No, z jednej strony to łechce moją próżność, niewątpliwą. No, a z drugiej strony mam wrażenie, że odgrywa jakąś rolę tutaj w środowisku Podkowy Leśnej i szerzej, ściąga ludzi. Trochę się dowiadują o Podkowie, o dziejach, no, w szczególności o dziejach Aidy. A dzieje Aidy są nie do końca znane tak naprawdę, przynajmniej ja nie spotkałem człowieka, który by je znał. Na przykład nie wiadomo, kiedy była zbudowana. Wiadomo po sposobie budowania, że jakiś niemiecki budowniczy robił. Wiadomo, że powstała, no właśnie, powstała no, pewno pod koniec XIX wieku. Podawana jest przybliżona data budowy 1900 w internecie, ale jak to w internecie, jeden podaje za drugim, ktoś to wymyślił i tak jest. Ja znalazłem jakieś źródło, z którego, dość wiarygodne, z którego wynikało, że była zbudowana w 1886 roku. Ale też mam problem, bo to znalazłem w internecie, potem zgubiłem, już nigdy więcej do tego nie trafiłem. Także w sumie nie wiem, kiedy powstała Aida. Początkowo to był domek myśliwski Lilpopów. No, bardzo bogata rodzina, zakłady metalurgiczne, wzbogacili się niesłychanie na budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Mieli tu duże dobra, Brwinów, te lasy, które się nie nazywały wtedy Podkową Leśną, a Wilhelmowem, też należały do nich. I stary Lilpop, ten właśnie, który zbudował to imperium, podzielił swój majątek pomiędzy synów. Syn Stanisław dostał las, głównie las. No, widać, ojciec wiedział, co go interesuje. Otóż on nie umiał robić pieniędzy, natomiast umiał je świetnie wydawać. Opowiadała pani Maria Wierzchowiczowa o dziadku właśnie, że opowiadała, jak organizował jakieś safari. Wszystko musiało być najlepszej jakości, angielskie, renomowanych firm. No i było to safari, były jeszcze inne przyjemności. Tutaj się odbywały polowania, w ogóle gospodarka leśna była właściwie gospodarką łowiecką. Nasadzenia były takie, żeby łatwiej można było tutaj sarenki strzelać, tam zajączki. Tu na przykład po drugiej stronie domu jest ulica Świerkowa, taka alejka wysadzana świerkami. Jej geneza jest taka, że zostały posadzone 2 szpalery świerczków, żeby przyjaciele Lipopa mogli tam się zasadzić z tymi swoimi flintami i mordować zajączki, czy co tam nagonka przyniesie.
W każdym razie to był taki letni myśliwski domek. On dość szybko zaczął pełnić funkcję takiego domu wakacyjnego. No, oni mieszkali w Brinowie, no, a tutaj już był las, więc są zdjęcia z około roku 910. Tutaj właśnie Anna Lipopówna, późniejsza Iwaszkiewiczowa, przy tej werandzie właśnie stoi z koleżankami. W czasie pierwszej wojny ten samotnie w lesie stojący dom, bo to był dom stojący właściwie na granicy lasu. Tutaj z prawej strony był las, po tej stronie pola ciągnące się w stronę Brinowa. W czasie pierwszej wojny to, jak pisze Iwaszkiewicz, zostało dość mocno zdewastowane. Co tu się działo, nie bardzo wiadomo. Lipopa już nie było, czy tu były dalej. No nie wiadomo, w każdym razie. W roku 1922, kiedy młody, nieznany poeta z jedną walizką, gdzieś, który przyjechał z Kresu, uwiódł Annę Lipopównę. No to była najlepsza partia w Warszawie, więc on lubił dobre partie, również w innym sensie partie dobre lubił. No i stało się, zerwała zaręczyny z księciem, nie pamiętam, chyba Radziwiłłem. Została panią Iwaszkiewiczową po długich bojach. A nawiasem mówiąc, bo tutaj hagiografia, jak opisuje te dzieje, to pewne rzeczy są wypuklane, pewne nie, a ja to lubię uwypuklać na odwrót. Otóż było tak, że jak po długich awanturach w końcu oświadczyny Iwaszkiewicza zostały przyjęte, to on natychmiast spakował swoją walizkę, wziął coś tam w troki i pojechał do siebie na Ukrainę. I zostawił z tą całą burzą swoją narzeczoną, a wrócił dopiero na swój ślub. Także, no, tak to było. W każdym razie, dostali od ojca mieszkanie na Górnośląskiej w Warszawie. Iwaszkiewicz tam źle się czuł, bo jakaś, zdaje się, ciotka rezydentka w jednym pokoju na tych kilkuset metrach była, no to już prywatność była zakłócona. Spędzali tutaj od wiosny do późnej jesieni, póki się dało, mieszkali tu. Były piece, było ogrzewanie, więc można tam jakoś było przetrzymać również chłodniejsze dni. No i tutaj wtedy się zjeżdżała boema, głównie skamandryci. Ale nie tylko, Szymanowski, który był i kuzynem, i przyjacielem Iwaszkiewicza, tutaj sporo czasu spędzał, uroda i wdzięk taki emocjonalno-intelektualny Anny Iwaszkiewicz przyciągała wielu ludzi. Krótko mówiąc, działo się. I to do 1928 roku właśnie tutaj kwitło to życie. Towarzysko alkoholiczno-artystyczne. No, ojciec Anny Lipop, Stanisław Wilhelm Lipop, wybudował w Stawisku, też na terenie Podkowy, willę. Nie jest to dworek, to taka willa średniej zresztą urody. I sprzedał ją wraz z całymi tutaj tym, co jeszcze posiadał w tym terenie. Posiadał udziały, ale już to nie była jego własność, bo drugim udziałowcem był bank, który za długi przejął prawa własności. W każdym razie tamta część stawisko było Lipopa. Lipop tam zbudował. No i tutaj charakterystyczna rzecz. Nie ofiarował tego małżeństwu Iwaszkiewiczów, tylko sprzedał swojej córce za złotówkę. Także stawisko Muzeum obecnie Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów stało się własnością Iwaszkiewicza dopiero po śmierci Anny. A tak przez cały czas to była jej wyłączna własność, a on był upełnomocniony. Przy okazji taki szczegół, mało kto o tym wie. Otóż Jarosław Iwaszkiewicz nie nazywał się Jarosław. On miał na imię Leon. We wszystkich oficjalnych dokumentach występował wyłącznie jako Leon.
Jedynie w Metryce Chrztu występował jako Leon Jarosław. No ale wolał bardziej słowiański, więc nazwał się Jarosławem Iwaszkiewiczem i tak przeszedł do historii nie tylko literatury, ale również historii politycznej Polski. No, różnie o tych jego losach politycznych można się wypowiadać, mi się nie podobają. Przed wojną sekretarz marszałka Sejmu Rataja, po wojnie przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju, no takiej, prawda, bardzo propagandowej instytucji, rządził Związkiem Literatów Polskich. Trzeba mu oddać, że starał się w ramach oczywiście nienaruszania swoich interesów chronić przed zakusami socrealizmu i władzy socjalistycznych swoich kolegów po piórze. No ale trudno to nazwać ładną kartą. Ładna karta była zapisana w czasie wojny, w czasie powstania trochę wcześniej, gdzie stawisko stad było takim ośrodkiem przyjmującym uciekinierów z Warszawy. Jednym z, bo powiem, było więcej takich domów, w których właśnie wiele znanych nazwisk znalazło schronienie i opiekę. No to wracam do Aidy, więc Aida do 28 roku była użytkowana w pełni przez Iwaszkiewiczów. Potem oni się przeprowadzili do stawiska i co tu się działo, naprawdę nie wiem. W literaturze tego nie ma. W literaturze jest okres iwaszkiewiczowski. Na pewno była jakoś tam wynajmowana. Wiem, że ktoś z rodziny Lillpopów, chyba ze stryjecznej linii, zajmował tam jedno skrzydło tego domu, który jest taki w kształcie litery L. W książce telefonicznej 1938-1939 roku figuruje tu telefon, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, pana, który, Żyda, który był dość dużym przedsiębiorcą budowlanym, tam znalazłem gdzieś w internecie, to, że na przykład startował przetarg na budowę kilkunastu szkół w Warszawie. No, nie wygrał go, bo za dużo chciał, ale w każdym razie tyle wiem o przedwojennych mieszkańcach. Tak jak mówię, te tereny były współwłasnością Anny z Lillpopów Iwaszkiewiczowej i Banku Spółek Zarobkowych. Dyrektorem Banku Spółek Zarobkowych był wymieniany wśród ludzi zasłużonych do tworzenia Podkowy Leśnej pan dyrektor Jankowski. I nie wiem, kiedy tutaj jakieś wydzielenie tych własności nastąpiło. W każdym razie to, gdzie stoi Aida i w stronę, nie wiem jak daleko, ale chyba z kilometr na wschód i aż do lasu tutaj na zachód, było współwłasnością Anny Iwaszkiewicz i Banku Spółek Zarobkowych. I w 1938 roku nastąpiła po pierwsze podzielenie tych terenów na działki, a właściwie na działeczki. No, według obecnych kryteriów działeczki to nie są, ale według tamtych na działeczki to spowodowało, że Aida, która no stała w lesie i otoczona była taką zieloną przestrzenią, nagle została od schodu odgrodzona murem. Ta weranda, na której siedzimy, ona jest w tej chwili od strony południowej przy szczycie domu, była po Bożemu od schodu, tak jak się budowało. No ale przybudowany mur do werandy spowodował, że przestała istnieć jak gdyby. To było tylko takie przejście z jednej strony domu na drugą. No i tu poprzedni właściciel no, wykonał piękną rzecz, mianowicie przestawił oryginalną werandę właśnie ze wschodniej ściany na tutaj, dzięki czemu ona odzyskała. No odzyskała istnienie po prostu, jej nie było. Wracam do tych podziałów. No, te działeczki były potem sprzedawane. Przy czym? Ja nie wiem, czy podział nastąpił, jaki to jeszcze była współwłasność, czy trochę później. W każdym razie pan dyrektor Bank Spółek Zarobkowych, którego jednym z dyrektorów był pan Jankowski, sprzedał niejakiemu panu Jankowskiemu jedną część tej działki, tam od tego płotu, który tutaj jest, aż po park, i sprzedał pani Jankowskiej drugą część tego terenu.
A następnie te działeczki, na które to było pokrojone, były rozprzedawane. Część, już w 1939 roku, jeszcze w czasie wojny następowało to. Willa została własnością państwa Jankowskich. Nie wiem, czy pana, czy pani. Przyszła wojna. Znowu, nie wiem, co się tu działo w czasie wojny. Wygląda na to, że tutaj ktoś mieszkał, co by wynikało z powieści Degata. No ale tutaj przypisywanie opisu jakiegoś tam domu, że to jest właśnie Aida, no można tak myśleć, można nie, nie wiem. W każdym razie, po wojnie nastał wspaniały ustrój sprawiedliwości społecznej tutaj. Ta publiczna gospodarka lokalami, tak zwana, czyli kwaterunek. Tutaj w każdym pokoiku była jakaś rodzina, w sumie zdaje się 6, czy może nawet 8 rodzin w jakiejś momencie mieszkało. Na pewno mieszkało było 26 osób w szczycie. No i wiadomo, w każdym pokoiku kto inny, nikt nie był odpowiedzialny. Znaczy był, pan Jankowski pozostał właścicielem, bo tak to się tam działo i miał obowiązek dbania o ten dom i pobierania czynszu z wysokości ustalonej urzędowo, za który nie można było żadnego remontu przeprowadzić, bo to było za mało, więc poszedł po rozum do głowy i sprzedał Aidę jednemu z lokatorów. No i ten jeden z lokatorów był właścicielem. Oczywiście nie inwestował w to, ona powoli się niszczała i powoli pustoszała. No ludzie jakieś tam znajdowali domy, budowali mieszkania, wyprowadzali się, żenili, do Warszawy przeprowadzali. W sumie w roku 1999 dom był pusty. Istniała jeszcze właścicielka, chyba pani Ticowa, która mieszkała gdzie indziej, była mocno starsza, a to niszczało. Państwo Kratowie to kupili, częściowo wyremontowali. Tu muszę powiedzieć, niestety nie mieli za dobrych wykonawców. Ale po 10 latach postanowili to sprzedać, no i znalazł się taki właśnie, który postanowił to kupić. No, cóż, trzeba było przeprowadzić remont kapitalny, dlatego że to były niby wszystkie instalacje i stosunkowo nowe, dziesięcioletnie, ale one były zrobione tak, że musiałem to wszystko wyrywać, pruć i kłaść od nowa. No tak trochę postarałem się, żeby to możliwie starannie zrobić. Okna musiałem dawać nowe, musiałem je podwójne szyby wyposażyć, bo skrzydła są pojedyncze. No ale starałem się, żeby one miały dokładnie tą samą geometrię, do tego stopnia, że były dorabiane frezy, żeby te profile tutaj też prosto tak zwane były dokładnie tego samego kształtu co poprzednie. Piece musiałem odbudować, bo były zdewastowane. No nie mówię o dachu i strychu. Dach już był taki siodłowy z tej strony, czyli wschodniej, w ogóle wyjechał już tak na 15 centymetrów. No, rozpadało się to wszystko, także cały dach jest nowy. No i w tej oto Aidzie, jeszcze w czasie, kiedy tutaj remonty były prowadzone, właśnie się zaczęły podchody pani Tadeusza, może tutaj byśmy teatr, może to, tak jak mówiłem, spodobało mi się to bardzo. No i dzieje się. Thank you.